Nie strzeliłem do czerwonych. Dlatego siedzę tutaj na dachu. Dlaczego nie miałem strzelić? Po co? Tu na dachu jestem bezpieczny. Może lepiej było strzelić. Dla spokoju. Spokoju. Teraz właśnie jestem spokojny. Ja wojnę skończyłem. Ale oni są. Nie mogę przecież wiecznie na tych dachach. Dlaczego? Dlatego. Uwaga, uwaga! Uczennicy i uczniowie, kandydaci, kandydaci... Hej! Daj skosztować! ...imieniem Emilii Plater, wysadać! Ludzie, zostańcie w tym mieście! Ludzie, zostańcie w tym mieście! Thank you.
wody! Proszę dla mnie. Dziękuję. Wejdziemy, co? Nie! Nie rejestrujesz się? Nie jestem repatriantem! Jak zostanę tu najważniejszy, to się zgłoś! Dobra, dobra! Tylko patrzeć, jak będę burmistrzem! Powodzenia! Droga dla burmistrza! Ej! Niegrzeczny! Dokąd to? Na wieś! Na handel? Nie! Chcę dostać coś do jedzenia! Kup dla mnie te! Dobrze! Jakieś kartofle! To co dla siebie? To twoje? To? Tak! Aha! Moje! Nie podoba ci się? Nie mogłeś znaleźć nic lepszego? Na to przynajmniej nikt nie poleci. Mam spokój. To się zawali. Nie boisz się? Nie boję się niczego. Tu jest dobrze. Posprzątasz? Tak. Zawsze to w domu robiłam. Umiesz gotować? Mhm. Załatwione. Dostaniesz obiad.
Sama zjedz, a dla mnie zostaw. Kękarta? Spłynęła w powstaniu. Dwóch świadków? Będą. Nie brak świadków na tym świecie. Co umiecie? Nic. Roboty biurowej nie ma. Toczenie beczek, obsługa prasy, załadowanie i rozładowanie surowców. No? Jestem mężczyzną. Chyba od niedawna. Zgłosicie się do pani Oli Staryńskiej. Piętro wyżej. Następny. Tyl Stanisław. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Imię. Nazywam się Bogdan Nieczuja. Bogdan? Bogdan. Ja tu wszystkim mówię po imieniu. Bardzo mi przyjemnie. Kawaler się znalazł. Dobrze, że chociaż jeden. Zejdź załadować beczki. Czy jesteś pewien, że się nadajesz do tej pracy? Do każdej, proszę pani. Jak się masz, burmistrz? Jak rok przy drodze. Woda tu do niczego. Nareszcie. Czekałaś? Z przyzwyczajenia. U nas w domu zawsze z kolacją czekano na ojca. Jadłaś? Nie. Jestem cholernie głodny. Przygotowałam wielką rzecz. Barszcz ukraiński. Moja narodowa potrawa. Wstań, przeziębisz się. Siostra nie zdziwi się, że tak późno wrócisz? Dlaczego nie krzyczysz? Siostra nic ci nie mówi, jak tak późno wracasz? Wilka mi ufa. Co będziesz robić? Od razu spać? Nie wiem. Nie mamy książek. Będzie się bejdurzyło. O czym? Co by się zjadło, co by się uszyło. Jacy mężczyźni są podli. Co ty możesz o tym wiedzieć? Więcej niż ci się zdaje. Masz się nudzić w internacie, to chodź. Prześpimy się. Zła propozycja? Zła. Nieprzytulnie i pluskwy. Nie dasz się namówić? Nie. Nie? Mogę to sobie wziąć? To nie. Hajne. Hajne. Dziękuję.
Nie masz igły z nitką? Zamówiłem, ale nie dostarczyli. Czort z nim. To mocne, prawda? Nie. Nikt jeszcze za mnie nie płacił. Nie są zbyt mocne. Strasznie szastasz. Forsa będzie. Nasza kierowniczka ma na mnie oko. Korzystaj z okazji. Jest niebrzydka. Nasypie nam pełną kieszeń pieniędzy. Gratuluję. Postaram się wam pomóc, tobie i Licie. Bóg zapłać. Bożek. Wiesz, co to jest moralność? Nie. Na twoim miejscu byłabym bardziej konsekwentna. W czym? W łajdactwie. To wymaga wysiłku, nie opłaca się. A może grają rolę jakieś inne względy? Powiem. Niech ona coś poradzi. Zło jakieś? Możliwe. Dlaczego jesteś taki? Tajemnica. Mogę cię pocałować. Dlaczego to zrobiłaś? Dlaczego ty to zrobiłeś? Dla sportu. Nieprawda, to dlatego, że zmieniłam czesanie. Nie odprowadzaj mnie, odczep się ode mnie, zajmij się swoją kierowniczką, nasypię ci pełną kieszeń pieniędzy. Thank you.
Jak tam? Co dalej, to gorzej. Woda tu do niczego. Bożek! Bożek, zakręć wodę! Bożek, blady jesteś, Bożek. Marniejesz, chłopaku. Nikt o ciebie nie dba, nie ubierze, nie ugotuje. Poszukałbyś sobie jakiejś dobrej, prostej dziewczyny. Serca ci potrzeba. Morowa babka jesteś, Niura. Lika, grzebień. A, też pomysł o tej porze przychodzić. Muszę z tobą pomówić. Wyjdź! Odwrócę się. Zaczekaj na dworze. Dziewczęta! Bożek. Frajer z ciebie, Bożek. Dlaczego? Co ty w tej Lucynie widzisz? Lucyna jest niezłomna, nieugięta, niezachwiana, nieskazitelna i oczywiście niezrównana. Lika! Bożek, chodź na tutaj. Ja jestem zupełnie inna. Gdyby tak na mnie przyszło. Ho, ho. Dlaczego nie przyszłaś? Pantofle się rozleciały. Myślałem, że masz do mnie żal. Co? Myślałem, że masz do mnie żal. Co ty wyrabiasz? Niczego od ciebie nie wezmę. A ja ci nic nie daję.
Słuchaj, Lucyna. Tylko nie przerywaj. Dlaczego nie miałabyś ze mną mieszkać? Zarobię na nas oboje. Postaram się o lepsze mieszkanie. Będziesz się mogła uczyć, czemu nie? Alicję też zabezpieczymy. A jak się czuje pani Stareńska? Jeśli ci chodzi o to, żebyśmy to przeprowadzili formalnie, to owszem. Pobierzmy się. To bardzo rozsądne. Zgadzasz się? Nie. Ja nie jestem rozsądna. Będę dla ciebie dobry. Nie wątpię. Zdradzałbym cię rzadko. To znaczy? Raz na miesiąc. Mhm. Można wytrzymać. A ja? No cóż. Ty też będziesz miała prawo. Mhm. Nowocześnie? Bez żadnego skrępowania? Związek wolnych ludzi. A rano byśmy się przy kawie dzielili wrażeniami? Więc? Przyrzekłyśmy sobie z dziewczętami, że nigdy nie wyjdziemy za mąż. Powiedz po prostu. Czekasz na innego. Jest jakiś facet, któryś z waszych, któryś jeszcze gdzieś pęta. Dałaś mu słowo i czekasz, tak? A jeśli? Przepraszam, nie, to nie. Życzę szczęścia. Trudno. Masz głupie pomysły. Właściwie to cię chciałem pocałować. Bardzo chciałem. Wciąż chcę. Nie bój się. To się już więcej nie powtórzy. Idę. Proszę, całuj. Nie, nie. Idę. Idę, psia krew. Idę. Czego chcesz ode mnie? Czego? Wcale cię nie potrzebuję. Znajdę sobie 100 takich jak ty. Życzę pani szczęścia. Woda tu jest do niczego. Lutrze u nas w Kolumbii. Niezły słuch, Bożek. Wiesz, że otwarte kino? Wiem. Idzie film z Leslie Howardem. Idę na ostatni seans. Postaram się być. Napijemy się potem u mnie koniaku. Zjemy coś. Co lubisz najbardziej? Barszcz ukraiński. Zabawny jesteś. Lubisz kurczęta? Każdy lubi. Tylko czy kurczęta nas lubią? Chodź, Nura. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ziemie zachodnie czekają na polskiego osadnika. Przepraszam. Plany pszeniczne, gospodarstwa rybne, zagrody wiejskie, maszyny rolnicze, osiedla portowe, miasta. Kraj wolny, a wciąż jeszcze bez państw czeka na gospodarkę. Olsztyn, miasto powiatowe na terenie byłych Prus Wschodnich. Działają już najważniejsze ośrodki życia gospodarczego i administracji. Ale dopływ ludności Polski wciąż jeszcze nie odpowiada możliwościom i potrzebom miast. Do wojny liczył Olsztyn 50 tysięcy mieszkańców, przeważnie narodowości niemieckiej. Wymarłe dzielnice czekają na prawych gospodarzy. Akcją osadniczą kieruje Państwowy Urząd Repatriacyjny. Placówki PUR-u mieszczą się we wszystkich ważniejszych ośrodkach Pomorza Zachodniego, Śląska, Mazurów i Warmii. Tu znajdują osadnicy doraźną pomoc, a co najważniejsze źródłową informację... Całkiem ta stareńska. Coraz więcej Polaków z zaburzeń i województw centralnych znajduje pracę i chleb na ziemiach odzyskanych. Te ziemie... Wydarte nieprzyjacielowi odrodzi potężny strumień polskości. W pierwszym okresie masowej akcji osadniczej musimy osiedlić na Pomorzu, Śląsku, na ziemi mazurskiej i w Warmii ponad 2 miliony Polaków. Dwa lody. Na zachodzie rozstrzyga się przyszłość Rzeczypospolitej. Sezon w Ciechocinku rozpoczął się. Czynne są kompletne... Nie najgorsza ta stareńska. Nie masz się czego zastanawiać. Daj spokój. Ma tylko wyschłą szyję i mieszczański guz. Najpiękniejszy w Polsce basen kąpielowy... Głupio, że nas widziała. Stracisz u niej względy? W porządku. Co? W porządku. To, co mówisz, nie ma zupełnie sensu. Wiesz, co to jest moralność? I co się śmieje? Boże! Żyjesz! Są. Boże, są. Zygmunt tutaj. Zygmunt. Zygmunt? Zygmunt! Kto to jest? Przyjechałeś? Przyjechałem rozejrzeć się i no... Jakie masz zamiary? Jula znów będzie rodzić. Z gardłem jest coraz gorzej. To podejrzane. Jakie masz zamiary? Zygmunt tutaj, Zygmunt tutaj, Zygmunt tutaj. Nie. Ja nie chcę, nie teraz, nie mogę. Bożek. Ja muszę. Wiem. Nie. Bożek. Zaraz. Wiem. Kto to był? Zaraz. Co ona w tym wszystkim? Muszę coś zrobić. Ona. Ona nic nie rozumie. Ona nic nie rozumie. Powiem jej to wszystko.
muszę coś zrobić. Pocałuj mnie. Stacja. Na dachu najbezpieczniej. Co u ciebie, burmistrz? Nie. Człowiek tyle szczęśliwy, co prześni. Woda tu do niczego. Bożek. Masz pieniądze? Ugotuję ci obiad. Przeniosę się do ciebie. Pobierzemy się. Nie wolno mi się z tobą wiązać. Już ci się nie podobam? Nie pytasz nawet, co zrobiłem. Wszystko się zmieniło. Nieprawda. Myślałem, że się od nich odczepię. Czego oni ode mnie jeszcze chcą? Co zrobiłeś? Kazali mi zabić. Właśnie, że nie zrobiłem. Było to sprzeczne z moim poczuciem sprawiedliwości. Śmieszne. Mam skrupuły. Nie żałuję tego. Kocham cię. Nigdy mi tego nie mówiłeś. Naprawdę? Nigdy. Mówiłeś tylko, że będzie mi dobrze, że zarobisz na nas, że zmienisz mieszkanie.
Takie inne historie. Teraz już wiesz. Teraz wiem. Bożek. Co? O czym myślisz? Muszę wyjechać. Wyjedziesz? Nie. Żenisz się? Oszalał. Jakie masz zamiary? Też się tu osiedlam. Dostałem robotę w handlu. Muszę zacząć spokojnie żyć. Gardło mi nawala. Kończę się. Jula będzie miała dziecko. Wiesz coś? Nawiewaj. Mowy nie ma. A jak przyjdą tutaj? Zobaczymy. A co będzie z dziewczyną? Bożek, nie żeń się. Nie chcę kończyć głupio. Ona. Po co ona w tym wszystkim?
Ona. Bezludzny nie wyjadę. Bożek. Co będziesz robił jutro? Pójdę do pracy. A potem? Wrócę z pracy. A potem? Ty przyjdziesz. Nie przyjdę jutro. To nie przyjdziesz. Dlaczego jesteś w złym humorze? Będę klął. Będę klął wszystkich i wszystko. Nie kochasz mnie. Wiem. Nie łatwo ze mną wytrzymać. Nie. Mam już tego dość. Nie mogę tu dłużej być. Muszę znaleźć inny kąt. Dawno już o tym myślałam. Widocznie masz mnie dość. Nie chcę, żebyś tak żył. Niura chce mi odstąpić pokój. Jaka Niura? Magazynierka. Taka starszawa. Zastanów się nad tym. Nie ma się nad czym zastanawiać, nigdzie nie pójdę. Co się złościsz? Pójdziesz. Tutaj? Pościel masz? Mam. Fabryczne. Wypij, mama. Nie myśl, że ja żaluję. Ciach, Bożek. Zdrowie gościa. Stefek, przedstaw się. Stefek. Bożek. Mama, pochwal się czymś z kuchni. Ty, arytmetykę rozumiesz? Plus minus. A u Mickiewiczu wiesz? Z grubsza. Ręce umyj. Daruj, jeśli proszę. Coś nie tak. My z nadchorynia, naród prosty. Nie to, co wasza Warszawa. Naród prosty, ale dobry. No to ciach. Mama dobrze mówi. Chcesz? Mieszkaj. Darmo mieszkaj. Tylko nie myśl, że ja na ciebie lecę. Ja już nie takich mogłam mieć. Na przykład Kremer, a ja nie. Nie to, żeby całkiem nie. Ale co to nie? Wierzysz? Wierzę, tylko nie praktykuję. No to ciach? Ciach. Ty tu sobie mieszkaj już. Za to mi napiszesz z tej dasz waszej mamie Warszawy, trochę grosza za że niby dziękuję pani bardzo za to, żeś mi w ciężkiej chwili pomogła. Mnie tam nic tego. Napiszę. Możesz się spotykać z tą swoją panną. Mnie się z nią nie równać, kudy tam. Ona uczona i tak dalej. Ja z dobrego serca, daj wam Boże. No to ciach. Ciach. Пошел вон. Хоть не цыганка я, да черный брови, хочу испорчу
kurwa mnohokrowi. Ach, szarabany moj, a nie arykanka, a ja dziewczonka, do szarlatanka. Parwaliś struny mojej gitary. Tak na jak mama gra na gitarze, to zawsze ktoś na noc zostaje. Ech, szarabany moi, amerykanka, a ja dziewczynka, do szarlatanka. Sosy lulu dziapi bar, soki demle pomaszkar, soki demle pomaszkar, te kandem mangę szukar. To wygląda jak uczta pożegnalna. Jak tam u Niury? Ciepło. Wiesz, tutaj na wiosnę kwitną magnolie. Jak ta Niura wygląda? Pije. Raczej nieatrakcyjna. Bądź rozsądny. Boisz się? Dlaczego mam się bać? Chyba, że ją wolisz. Как грустно туманно кругом, тослив безотраден мой путь, а прошлое кажется сном. Jamszczyk nie gani łaszadziej, mnie nie kuda bolsze spieszyć, mnie nie kawo bolsze lubić. Ech, jamszczyk nie gani łaszadziej. Dzień dobry. Jak przyjdzie Bożek, przyślij go do mnie. Tak jest. Panie Bożek, szefowa pana prosi. Dziękuję. Siadaj. Napijemy się trochę wina, Bożek. Czy to prawda, że się przeniosłeś do Niury? Tak. A co z twoją dziewczyną? Rzuciłeś swoją dziewczynę.
Nie. To już tak jakoś wyszło. Mieszkam u Niury. Mieszkam. U Niury się nie mieszka. Rzuciłeś twoją dziewczynę. I to dla kogo? Dla kogo? Sosi lulu dziapi bar, saki demle pomaszkar, saki demle pomaszkar, te kanden mange szukar. Kutka tejle plajo ro, szundziol bija w romano. Aj kardem mate kielen, taj me pendem cizianow. Cizianow ke cikamow, cizianow ke cikamow, ke te zianos penos la. To twoja wina. Dlaczego myślałaś, że jestem bohaterem? Jestem taki sam łajdak jak wszyscy inni. Nie. Za dużo ode mnie chcesz, za wiele wymagasz. Jak to się stało, to właściwie potem było już wszystko jedno. Myślałem, że ci już straciłem, że to już koniec. Ja ci wybaczam. Wybaczasz? Naprawdę wybaczasz? Ja ci wszystko wybaczam, ale to się już więcej nie powtórzy. Widzisz, nie znam wcale tak źle. Najlepiej by było, gdybym zmienił pracę. Wyjedź. Nie. Wrócę do swego domku. Chcę być tylko z tobą. A dziś? Co jej powiesz, jak wrócisz? Że się źle czuję, że serce mnie boli, że... Zwalę się do łóżka i dobranoc. Jutro tu będę czekać. Jeżeli nie będzie tak, jak powiedziałeś, to nie przychodź. Domyślę się. Przyjdę. Proszę. Można? Proszę. Muszę się od ciebie wyprowadzić. Widziałam ją na ulicy. Ja i tak wiedziałam, że koniec. Ze wszystkim koniec. Przykro mi, Niura. Nie powinno się takich rzeczy mówić kobiecie. Powinno się zawsze kłamać. Tyle przynajmniej wam się należy.
Nie wyprowadzaj się, Bożek. Co ludzie powiedzą? Nie wyprowadzaj się. Nikt ci tu nie będzie przeszkadzał. Za kogo ty mnie masz, Bożek? Za kogo ty mnie masz? Niura. Lucyna! Lucyna! Dzień dobry. Są już tutaj.
pryskać, prędko pryskać. Osaczyli mnie. Mało czasu, mało czasu. Wzywają mnie. Pogadam z nimi. Muszę to wreszcie skończyć. Chcę być z Lucyną. My chcemy jak ludzie. Wiesz już wszystko. Uciekaj. Nie. Uciekaj. Nie mogę uciekać. Wszystko będzie dobrze. Do widzenia. Do widzenia. Bożek. Bożek. Dlaczego skrzywdził moją siostrę? Tak się nie robi. Lucyna jest dobra, miła i w ogóle nieskazitelna. Gdyby tak na mnie przyszło, to by zobaczył. Wyzwali. Nie boję się ich. Niech się ode mnie odczepią. Jestem w porządku. Muszę im to powiedzieć. Ja się przestanę męczyć, Lucyna. Zapytam ich, dlaczego? Czego? Długo można tak żyć? Panowie, sens się skończył. No czego? Lecą. Boże, lecą. Co ty robisz tak wcześnie? Tęsknię, tęsknię jak kania do deszczu. Psia krew.
Jestem. Słucham. Tylko ty. Tu chcę słyszeć. Tu. Tylko ty. Nie mogę tego dłużej znosić. Lucyna. Wyjadę. Nie będziesz musiała tego znosić. Schowaj się. Boję się, Bożek. Co wy sobie myślicie? Proszę stąd wyjść. Ja nie mam z tym nic wspólnego. Nie życzę sobie. Wynoście się stąd. Ja mam żonę i dzieci. Ja mam syna. Wymordują nas wszystkich. Wszystkich nas wymordują. Wymordują nas, wymordują nas. Zygmunt. Się, Boże. Nie myśl o tym. Dobrze. Goronaś. To długo nie potrwa. To długo nie potrwa. To nie potrwa, wiesz.